po piłkę brawa, moi kochani, dziękuję bardzo. Dobry wieczór paniom. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór państwu. Jest nam niezmiernie miło powitać na balu studniówkowym w imieniu uczniów klas maturalnych panią dyrektor Annę Skibę. Grono pedagogiczne. Rodziców. Przedstawicieli mediów. Oraz przede wszystkim was, drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy, bowiem uświadamia nam, że już wkrótce staniemy przed jednym z najważniejszych egzaminów naszego życia, który pozwoli nam przekroczyć symboliczny próg dojrzałości. Ten niezwykły bal, studniówka, skłania nas do refleksji nad czasem, który upływa tak nieubłagalnie. Tak na marginesie przypominam, że do naszego egzaminu maturalnego zostały 92 dni. Ale tymczasem życzymy wam udanej zabawy i niesamowitych wrażeń. Prosimy o zabranie głosu panią dyrektor. Szanowni państwo, zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele, a przede wszystkim wy, droga młodzieży, dzisiaj tak wyjątkowi. Tym tradycyjnym polonezem rozpoczęliśmy bal. Bal dla was, droga młodzieży, pierwszy taki w dorosłym życiu. Wyjątkowo, ale też mocno wpisany w polską tradycję, edukacyjną tradycję i naszą licealną. Jest to pewnie jeden z najważniejszych momentów w waszym życiu. To, co się w tym roku zadzieje, na pewno wywrze wpływ na całe wasze życie. Po pierwsze, to jedyny bal, jedyny wpisany w tą tradycję, ale to dlatego, że to jest miejsce naszego wspólnego spotkania. Tu razem bawimy się rodzice, nauczyciele i młodzież. Ten dzień zapowiada wkraczanie w dorosłość. Osiemnastki już za wami, ale ta odpowiedzialność, dorosłość ciągle będzie nas uczyć. Plany, decyzje, marzenia. Za symboliczne 100 dni, jak już wiecie, 92 dni, będą się ukonkretniać, nabierać bardziej realnych kształtów. Otworzą się drzwi do dalszej edukacji, pracy, do odpowiedzialnego i świadomego życia. Po drugie, własny bal, przemyślany, osobiście przygotowany, to coś wyjątkowego. Już teraz z pewnością wiecie, szczególnie ci, którzy się tutaj wyjątkowo zaangażowali, wy wiecie, że warto poświęcić czas, by przygotować dekoracje, zmienić salę gimnastyczną, salę balową, by pod okiem pani Ewy Janickiej przygotować poloneza, wyćwiczyć te trudne kroki, figury. Kto zaangażował się z sercem, na pewno tego dnia nie zapomni. I to szczególnie czyni wyjątkowym balem urządzanym w szkolnych murach. Te przygotowania na pewno nie są zmarnowane. Uczą odkrywania talentów, własnych możliwości. Uczą współpracy. Wszystko to po to, by ten bal był nie tuzinkowy, ale taki prawdziwy. Nie dzisiejsza zabawa trwa do białego rana, ale będzie znakiem i egzaminem, że jesteście gotowi do dorosłego życia. Drodzy rodzice,
nauczyciele, goście. Z dumą patrzymy na odświętnie ubraną naszą młodzież, która przekracza kolejne granice. To czas na pewno wzruszający. Dziękuję Wam za obecność, za pomoc. Jesteśmy tu razem, bo jesteśmy dla siebie ważni. Wspólnie budujemy, kształtujemy przyszłość tych młodych ludzi. Wspólnie możemy przywitać tegorocznych maturzystów w dorosłym świecie. Pobyt w liceum zostawia ślad. Niech i ten studniówkowy bal pozostanie miłym wspomnieniem w bezpośrednim przygotowaniu do egzaminów. A Wy, droga młodzieży, spełniajcie Wasze marzenia. Stawiajcie sobie ambitne plany. Niech Wasze życie będzie uczciwe, odpowiedzialne. Chcemy być Was dumni. Bądźcie wyjątkowi i piękni, tak jak teraz. Wszyscy Wam życzymy odwagi, która dodaje skrzydeł i prowadzi w wymarzonym kierunku. Studniówkę 2019 uważam za otwartą. Mów, niech Twoje słowa.